Okej, witam serdecznie, matura sprzed trochę ponad roku. Znów pół godziny próbujemy się zmierzyć, może tym razem się uda. Rok 2019, maj. Zaczynamy od zadania pierwszego, gdzie jest jakiś ziomek, który rzuca z autu i nadaje prędkość V0, która kluczowe jest w poziomie. No i w związku z tym oczywiście w pierwszym pytaniu mamy obliczyć czas lotu piłki od momentu wyrzucenia do uderzenia w ziemi. I tu kluczem jest to, że de facto ta prędkość pozioma nijak, albo no nijak, to znaczy jest niezależna od poziomu, od tej składowej pionowej, więc wystarczy pomyśleć o tej piłce jak o piłce stojącej, która upada, czyli jest sobie piłka na jakiejś wysokości i spada. No i oczywiście wysokość jest podana, jest to h, więc to co trzeba zrobić to użyć naszego ulubionego wzoru h równa się 1 druga gt kwadrat, czyli t równa się 2h przez g pod pierwiastkiem. Koniec podpunktu pierwszego, kontynuujemy. Punkt drugi, wiemy tym razem zasięg znamy. Jak znamy zasięg, to mamy policzyć jaka jest prędkość początkowa piłki. No to to jest taka sytuacja, że ponieważ czas już z pierwszego zadania obliczyliśmy, to ja szybko zmienię kolor na biały. No jakoś to pewnie da się wykorzystać, no bo przecież skoro mamy czas ruchu, no i znamy, no nie znamy, ale wiemy, że początkowo to było V0 poziomo, no to podczas ruchu tej piłki to V0 się cały czas utrzymuje. To co dochodzi to składowa pionowa. No i w związku z tym piszemy, że zasięg, który to pokonało x, to się równa dokładnie to V0 razy czas. Czas bierzemy z pierwszego zadania, zasięg bierzemy z tego zadania, no i z tego wyliczamy V0. Jesteśmy w stanie to zrobić. A jak nie, to poniżej są linki. No i 1,3 mamy pokazać, jak wygląda energia kinetyczna w funkcji czasu. No w tym przypadku oczywiście jak piłka sobie leci, to będą dwa wkłady do energii kinetycznej. Będzie to V0, które jest w prawo wbrew temu, co narysowałem, w sensie jest poziomo, oraz to VY, w związku z tym energia kinetyczna będzie zawsze równa m V0 kwadrat plus VY kwadrat przez 2. No i zauważcie, że ponieważ V0 jest z nami zawsze, to powinniśmy zacząć od jakiejś skończonej wysokości, a potem to powinno tylko i wyłącznie rosnąć, bo rośnie VY. No i w związku z tym zaznaczamy odpowiedź na tą B. Dobra, no i kontynuujemy. Zadanie 1,4. To mamy powiedzieć, że tutaj brano taką samą piłkę i rzucono ją poziomo, a więc, no tak, tą piłkę P1 rzucono poziomo, podobnie jak w powyższym zadaniu, a P2, czyli P1 tak jak w zadaniu rzucono tak, czy to jest P1, a P2 po prostu opuszczono na ziemię. I mamy zastanowić się, co z czasami i co z prędkością, a właściwie z wartością prędkości przy uderzeniu w ziemi. No i oczywiście wiemy, że czas jest taki sam, no bo sobie powiedzieliśmy, że ten ruch poziomy jest niezależny od pionowego, ale ponieważ P1 dodatkowo się porusza a tą składową poziomą, no to oczywiście w momencie uderzenia w ziemię ona będzie miała dwie prędkości, a nie tylko jedna jak P2 i w związku z tym P1 będzie miało większą wartość prędkości, czyli szybkość. I to koniec tego zadania. W zadaniu drugim, to takie zadanie na wyobraźni, musimy sobie wyobrazić, że spadamy razem z piłką i wyrzucamy w tym momencie piłkę. A jak wyrzucamy z piłką, to się zastanawiamy, co się stanie, jak ona się odbije, to czy trafi w nas, czy poleci lekko do góry, czy poleci lekko w dół. No i tak naprawdę odpowiedź jest taka, że ponieważ siła grawitacji działa w pionie i działa tak samo na nas jak na piłkę, to tak jakby jej nie było, bo działa też na układ odniesienia, w którym się znajdujemy, czyli możecie sobie wyobrazić, że jak spadacie w windzie, to mimo tego, że winda przyspiesza, to i wy przyspieszacie, i piłka przyspiesza, i wszystko dzieje się, przyspiesza tak samo, więc tak jakbyście latali i tak samo piłka będzie latać, więc upuszczona w tą stronę wróci do was. Odpowiedź A. No dobra, popatrzmy w takim razie na zadanie trzecie, chyba tutaj najdłuższe, takie wahadło Oberaka, czyli coś, co się kręci, to ma regulowane te odciążniki i mamy P na jakiejś wysokości H. No i tutaj mamy narysować siły naciągu, siła ciężkości i jeszcze siła grawitacji, więc próbujemy to wszystko policzyć. Mamy tak, na rysunku powyżej dorysuj wektory wymienionych sił wraz z ich oznaczeniem. I to jest siła reakcja napięcia nitki, Fg siła grawitacji. No i moim zdaniem jest tak, że tutaj powinna działać siła grawitacji Fg. No i ona powinna być na pewno dłuższa niż F napiętej nitki, no bo summa summarum spodziewamy się, że tu będzie jakieś wypadkowe MA całego układu, właściwie tego bloczka. No i to FB jest kluczowe, żeby było dokładnie takie samo jak FA, no bo nitka jest nierozciągliwa, się nie rozciąga, zawsze to zakładamy w tych zadaniach, no prawie zawsze, no na 99,9%, więc tak to powinno wyglądać. Kontynuujemy dalej, więc trzeba napisać, że FB, tak jak to napisaliśmy, jest mniejsze od FG, no bo w końcu to spada, a te są sobie równe. Więc jedziemy 3,2.
Wartość przyspieszenia badającego ciężarka wyznaczyli użyciu stopera, zmierzono czas z wysokości i policz A. No to nic trudniejszego, nic prostszego właściwie, bo po raz trzeci w tym, chyba po raz trzeci, bardzo często na pewno w maturze się spotyka to równanie, czyli znowu piszemy, że H równa się 1 druga AT kwadrat. Mamy H, mamy T i trzeba policzyć A, czyli A równa się 2H przez T kwadrat. No to jest po prostu ruch, znaczy spadek swobodny ze stałym przyspieszeniem. Fajnie. I teraz mamy to takie tajemnicze zadanie, które oczywiście mamy ten wzór i staramy się oszacować, jaka jest niepewność. Ja tutaj więcej o tym mówię na dole w linku, ale też potem było pytanie, na które ja odpowiedziałem, to też jest w linku na dole. To, co tu jest kluczem w tym zadaniu, to się to w pierwszym podpunkcie powiedzieć, że ok, znamy T, czyli tak jakby mówimy, że A jest już tylko funkcją i wyłącznie H i jest równe 2H przez T0 do kwadratu, gdzie to T0 jest dokładnie tą wartością, która była w poprzednim zadaniu, czyli 1,6 sekundy. No i w związku z tym trzeba po prostu zastosować ten wzór i wyjdzie nam, że niepewność tego A to się równa 1 druga i tu wstawiamy, tak to napiszę w pełni, a potem tylko powiem, jak to zrobić dalej, H plus delta H minus A minus delta H. Koniec modułu. No i stawiamy, że to jest 1 druga. Podstawiamy i będzie 1 przez T0 kwadrat przez nawias i zostanie nam 2 A plus delta H minus 2 H minus delta H. I to nam się H uprości. Zostanie to delta H, właściwie 4 razy delta H, więc wynikiem będzie 2 delta H przez T0 kwadrat i podstawiamy delta H, podstawiamy T0. I wiemy, jaka jest niepewność A, jeżeli coś niedokładnie zmierzyliśmy w H. W podpunkcie C robi się coś bardzo podobnego, tylko w tym przypadku trochę się ta sytuacja zamienia. Ja zmienię kolor. I tak może trochę nieedukacyjnie w odpowiedź na C będę szkicował powyżej. Mówimy, że A jest tym razem funkcją tylko i wyłącznie czasu. W związku z tym H jest znany, H0 przez T kwadratu. No i to zadanie się robi trochę trudniejsze, bo teraz piszemy, że dA równa się 1 druga i teraz piszemy prawie, że to samo, tylko że robimy T plus delta T minus A od T minus delta T i wstawiamy w tego gościa, zamiast zrobię to tylko dla pierwszego, 2H0 przez T plus delta T do kwadratu minus 2H0 przez T minus delta T do kwadratu, no i to trzeba uprościć, a potem podstawić. I uwaga, tutaj T nie zniknie, więc na końcu trzeba będzie zamiast T podstawić T0. A H0 też było podane powyżej. No i dobra, i w związku z tym tu będziemy mieli niepewność, ale jakbyśmy nie znali czasu do końca. I ważne jest, że H0 jest 0,96, to z poprzedniego zadania bierzemy. Pod punkcie D mamy się zastanowić, która jest większa z tych niepewności. No i to, co trzeba zrobić, to tą, którą policzyliśmy w podpunkcie B, czyli powiedzmy delta, no to na biało może to powinienem napisać. I w podpunkcie B policzyliśmy, jaka jest niepewność A, jeżeli T jest znany, a H jest nieznany, a w podpunkcie C policzyliśmy delta A, jak jest funkcją czasu, a H jest znane i nam wyjdzie jakaś liczba. Jeżeli ta liczba większa od 1, to znaczy, że niepewność H powoduje większą niepewność A, a jeżeli mniejsza od 1, to w drugą stronę. Dobra, zadanie 3.3. I to było trudne zadanie. Tu mamy wyliczyć moment bezwładności tego wahadła Oberaka, więc mamy taką sytuację, że jest sobie to wahadło, tu jest sobie linka i trzeba zapisać dwa równania rucha. Z jednej strony równanie ruchu na ten ciężarek, czyli MA równa się MG minus F na ciągu. To jest jedno równanie, a drugie równanie to jest na tego kręciołka, na wahadło Oberaka i ono brzmi tak, że moment bezwładności razy przyspieszenie kątowe to się równa... No tak, co powoduje ten obrót? Oczywiście siła na ciągu na ramieniu, na promieniu walca R, tak? I właściwie mamy wszystko, trzeba tylko jeszcze pamiętać, że y to się równa A przez R, i jeszcze właściwie wszystko, tak? No bo to wszystko jest podane, można to tu, prawda, wstawić. I nie interesuje nas w ogóle F na ciągu, więc jeszcze tylko dam sugestię, że tu można w tym równaniu podzielić przez R i dostaniemy z tego drugie równanie i razy A przez R kwadrat równa się Fn. No i to można wstawić tutaj, czyli mamy wtedy MA równa się MG minus i
a przez r kwadrat. No a rozwiązanie tego i wyznaczenie i to już jest matematyka, więc ja to pominę. Zadanie 3-4. Co się dzieje, jeżeli gdy obciążniki zamocowano bliżej, no to pytamy się, jak bliżej, to oczywiście łatwiej się kręciło całym tym wahadłem, a jak łatwiej się kręciło, to znaczy, że no to coś jak masa jest mniejsza, w tym przypadku moment bezładności powinien zmaleć, bo łatwiej się kręci. To widać z tego równania, że i razy przyspieszenie kątowe to jest moment siły, czyli F razy ramię, no to muszę użyć, no jak to pójdzie w dół, to mogę użyć tej samej siły, żeby dać mogę użyć mniejszej siły, żeby dać to samo przyspieszenie. A co się działo z siłą napięcia nitki? No oczywiście jest tak, to jest ekstremalny przykład. Gdyby zmalał ten moment bezładności do zera, czyli powiedzmy ten walec, no, urwałaby się nitka na przykład, no to oczywiście wtedy siła napięcia nitki spada do zera, więc mówimy, że też zmalała. Tak sobie można powiedzieć, ekstremalnie sytuacja. Dobrze, 4 łączenie sprężyn. I mamy tak, powiedzieć, jak tu była sobie jakaś częstotliwość F1 w tej sytuacji, to co się stanie, jak urwiemy jedną z tych sprężyn, jak na przykład ją przetniemy, no i mamy podzielić jedną przez drugą i to, co jest kluczowe, to zastanowienie się, jak dodaje się sprężyny. No i akurat jest tak, że jak sprężyny sobie drgają, są tak jakby równolegle obok siebie, no to siły, które tutaj są generowane przez te sprężyny, to się dodają, więc mamy, że tak naprawdę tutaj mamy 3K, a w tej sytuacji mamy 2K, więc jedyne co trzeba zrobić, to zastanowić się, jak są związane te K, jak są związane z częstotliwością. Ja wiem, że są z okresem związane tak, że to nazwiemy, że sytuacja powiedzmy pierwsza jest, czyli to jest K1 równa się 3K, a K2 równa się 2K. W pierwszym przypadku T to się równa 2 pi pierwiastek z M przez K, Mortal Kombat, w związku z tym F1 to się równa pierwiastek z K przez M2pi, 2pi jest nieważne, F2 równa się pierwiastek z K1, K2 przez M razy 2pi. Dzielimy gościa przez siebie, F1 przez F2 i wychodzi, że F1 przez F2 to się równa pierwiastek z K1 przez K2, no to 3 przez 2 jest pierwiastek z 3 drugi. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, jak się pomyliłem, to na dole na pewno jest dobre rozwiązanie. Tak, do 3... No to do kalkulatora i 4 cyfry znaczące. Zadanie 5, o moje ulubione, pomyliłem się wcześniej w nim. Tu mamy takie 3 sytuacje, gdzie mamy, prawda, właściwie to jest ta sama sytuacja, ale 3 planety poruszające się po różnych orbitach. Ta jest eliptyczna, a te dwie są kołowe. Mamy powiedzieć, w którymś miejscu jest większa szybkość. No i zaczniemy od pierwszego sytuacji, czyli analizowanie rysunku pierwszego. No i ja to tłumaczę zawsze tak, że jest prawo Keplera, które mówi, że w tym samym czasie, jak sobie tutaj jakaś satelita na przykład leci, to w tym samym czasie powiedzmy jakieś delta T, to tu musi zakreślić taki łuk, żeby pole powierzchni tego, tu jest jakieś pole powierzchni, musiało być takie samo jak pole powierzchni takiego łuku, który tutaj by w tym samym czasie delta T zakręcał. Czyli innymi słowy, im bliżej jest planety, tym musi się szybciej ruszać, bo mniejsze pole jest automatycznie zakręcane, bo jest po prostu bliżej tej planety. Tu jest dalej tej planety, więc może sobie pozwolić, żeby powoli się tutaj toczyć po okręgu, no i w związku z tym widzimy, że w punkcie A jest szybciej. W drugim podpunkcie mamy przeanalizować te dwa rysunki między sobą, czyli rysunek 2 i 3. No i tutaj akurat to, co trzeba pamiętać, to sobie wyprowadzić, że V kwadrat idzie jak 1 przez R, to jest pierwsza prędkość kosmiczna, to można dostać jak z porównania prędkość siły dośrodkowej z siłą grawitacji gmm przez R kwadrat. My się skrócą i wychodzi ewidentnie, że V kwadrat idzie jak 1 nad R. No i w związku z tym im mniejszy promień, tym większa prędkość, czyli tak w tą stronę. No ostatni podpunkt jest trochę sprytny, no się taki taki powiedzmy lekko trudnawy, no bo trzeba się zastanowić, trzeba porównać tą pierwszą sytuację z tą trzecią. No i tutaj kluczem jest to, że ten gość, porusza się po orbicie eliptycznej, czyli jego prędkość da się wyznaczyć z tego wzoru, tam idzie jak 1 przez R, a ten zauważcie, że spada do środka. Jak spada do środka, to znaczy, że musi mieć mniejszą prędkość, bo gdyby miał większą prędkość, na przykład nieskończoność, to by uciekł i powiększył swój promień, ale ma mniejszą, więc zacieśnia swój promień. No to piszemy, że skoro ten się porusza po promieniu kołowej, znaczy po orbicie kołowej, a ten ma za małą prędkość na tą orbitę kołową,
no to oczywiście znaczy, że ten trzeci musi być szybszy, hej. Zadanie siódme, szóste już i to jest zadanie takie trochę na analizę danych. Ja szybko przelecę przez nie, więc mamy szóste zadanie, mamy jakiś wykres, chodzi o to, że ludzie mieli piasek i mieli też kawałek, co to jest, kubeczka, wkładali do wody, odczytywali ile tam zanurzyło tego kubeczka i dostali takie wyniki. W pierwszym podpunkcie mamy oczywiście dostać linię najlepszego dopasowania, która jest linią prostą i musi przechodzić przez te kropki, co ja tu mam nadzieję zrobię. O, teraz powiększę z powrotem, ale na razie sobie miejmy na takim powiększeniu. W pierwszym podpunkcie mamy najlepsze dopasowanie, a w B powiedzieć, jaka była zanurzona objętość bez piasku. Ona jest oczywiście podana tutaj przez przecięcie z osią Z. Słyszałem, że moją myszkę słychać, to postaram się jej mniej używać. No to oczywiście wynikiem jest chyba 150, coś około 150, to ja to tutaj kliknę, że to jest około 150. Na podstawie danych odczytanych z wykresu oblicz współczynnik prostej, nic prostszego. Bierzemy tą rzecz, patrzymy na jakieś dwa punkty, które niekoniecznie są ulokowane na tych naszych punktach pomiarowych, no bo interesuje nas już teraz linia najlepszego dopasowania, czyli na przykład ten punkt i zastanawiamy się, ile idziemy w prawo, na ile idziemy w górę. Delta Y, delta X i ten nachylenie, w tym przypadku A, to się równa delta Y przez delta X. Rzadko odczytać z tego wykresu. Dobra, koniec, 6,2. Teraz zapisz warunek równowagi sił działających na pojemnik z piaskiem i to szybko zrobimy. No jest akurat tak, że jak jest pojemnik z piaskiem, a tu jest jakiś piasek, to jest masa piasku razy G, a pojemnik, jaką jest literką oznaczony? Piasek był chyba MX, tak? A pojemnik to był M. B. Czyli to z jednej strony ciężkość piasku, z drugiej strony ciężkość pojemnika MPG i to musi być zrównoważone przez siłę wyporu ρ razy objętość, razy objętość zanurzona i razy co? Razy też grawitacja. I to musi się równoważyć, czyli ρ VZG równa się MX plus MPG, czyli masa naszego kubka i piasku razy grawitacja się uprości i mamy taki wzorek. Następnie mamy wyprowadzić wzór, który łączy jakość A, B z tym, co dostaliśmy. No i pamiętamy, że tam było napisane, że V zanurzenia to jest A razy MX plus B. Tak jest napisane, że jest zależność liniowa takiej postaci zapostulowana i ewidentnie widzimy, jak się zwłaszcza w tym górnym wzorze podzieli przez ρ, że mamy tutaj MX przez ρ plus M. P przez ρ i widzimy, że to, co stoi przy mx, to jest 1 przez r, a to, co stoi przy takie samoosamotnione, to jest, piszemy, że to jest mp przez ρ, a to jest mx przez, przepraszam, to jest po prostu 1 przez ρ, bo mx jest wyciągnięte 1 przez ρ. No i w zadaniu C mamy po prostu policzyć gęstość, to nic i mając współczynnik A, więc po prostu liczymy, że ρ jest 1 przez A i kończymy to zadanie i szczęśliwi ruszamy do zadania siódmego, w którym będziemy robić jakieś soczewki, czyli to, czego nie lubię, ale nieważne. Na pewno jest tak, że mamy soczewkę, która jest rozszczepiająca w sytuacji domyślnej, czyli wtedy, kiedy N otoczenia jest równe 1, no to ja to zoomuję. Ok, czyli tak. Po czym, czyli tu jest N równe 1, tu jest N równe 1,6 i spodziewamy się, że w takiej... N1,6 to jest po prostu współczynnik załamania szkła i spodziewamy się, że w takiej oto sytuacji jest ona rozszczepiająca i pytanie jest, kiedy ta soczewka jest skupiająca. No więc ona musi być skupiająca w takiej odwrotnej sytuacji, kiedy współczynnik załamania otoczenia jest większy niż tego wewnątrz, bo wtedy jakby skupiająca staje się rozszczepiająca i w drugą stronę, czyli tu musimy wybrać wszystko, co jest większe niż 1,6, czyli 1,7 i 2,2. Dobra, mamy to, 2 i 3 i teraz będziemy rysowali, jak biegną promienie. No więc promienie biegną od przedmiotu do naszego oka. Na pewno jest jeden promień, który biegnie tak, 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 no i tak. Więc dzięki temu zostajemy z odpowiedzią A lub B, bo te... No, A, B lub... A, może trochę pomniejsze, żeby to widzieć i jeszcze raz narysuję. To jednak nie jest tak łatwo. I tu może być taki promień, to może być taki promień, to może być taki promień i tu może być taki promień. To jest jeden z tych głównych, dzięki temu wyrzuciliśmy odpowiedź C. A drugi taki promień, który tutaj jest, to taki, który idzie od przedmiotu prosto. Prosto, to wszędzie o, tu już widzimy, że tu wiemy, że jest niedobrze. Ale po przejściu, gdyby to była skupiająca, to ok, poszedłby na drugą stronę, ale to jest rozpraszająca, więc spodziewamy się, że pójdzie gdzieś w tę stronę. A
obraz pojawi się na przedłużeniu tej linii. Czyli tu nie ma obrazu, czyli D odpada, tu nie ma obrazu, czyli A odpada, no i ewidentnie tutaj trafiamy w obraz. No 7,3. I teraz mamy skorzystać ze wzoru soczewkowego, wiedząc, że wartość bezwzględna z x jest równa przedmiot, to jest zawsze przedmiot 0,4, wartość z y to jest 0,25. My wiemy, że f jest ujemne, bo to jest rozpraszająca. Czyli, powiedziałem wcześniej rozszczepiające, rozpraszające oczywiście. I piszemy wzór soczewkowy, 1 przez f równa się 1 przez x plus 1 przez y. Jesteśmy mądrzy, zastanawiamy się nad znakami. Oczywiście to jest mniejsze od zera. Przedmiot jest zawsze większy od zera, więc tu też musi być minus. I podstawiamy 1 przez wartość bezwzględna z f z minusem. To się równa 1 przez wartość bezwzględna z x. I żeby tu dostać coś ujemnego, to oczywiście muszę odjąć 1 przez wartość bezwzględna z y. Podstawiam i dostaję f-a takiego, jak powinienem dostać. Hej. Zadanie 8 wydaje się dość proste, ale mimo wszystko je zrobimy. Mamy sobie 3 poziomy. I co? I wiemy, jakie są długości fale związane z przejściem AB, związane z BC i z przejściem CD. I mamy się zastanowić, jaki jest przejściem A do D. Żeby was nie kusiło, żeby dodać tych częstości, bo to jest okropne, no, bo być może jest tak, że energie się dodają, czyli E AD równa się E AB plus E BD BC plus E CD. Tak, energie się dodają, bo można przechodzić na 3 razy albo na raz, ale wiemy, że energia to jest HC przez lambda, czyli po prostu należy podstawić to HC przez lambda do tego wzoru. Okej, okay, to się robi prosto. Nie wiem, czemu tego ostatnio tego nie zrobiłem. HC przez lambda AD równa się HC przez lambda AB plus HC przez lambda BC plus HC przez lambda CD. HC można uprościć i mamy takie odwrotności. No i tu tylko trzeba wyłożyć tego gościa, czyli naprawdę to będzie 1 przez odwrotność, przez suma odwrotności. No ale to matematyka. Zadanie 9, więc zadanie z spektro... Co to jest? To jest spektro coś tam mas, spektrometr mas, czyli sobie jest jakaś cząstka, ona się rozpędza, wpada, następnie zakręca, bo tu jest pole magnetyczne i na powyższym rysunku mamy zaznaczyć wektor siły Lorenza. Oczywiście siła Lorenza jest tą siłą, która zakrzywia ten ruch. Po co ja strzyszczałki dałem, to nie wiem. Wystarczy jedna w okolicy punktu A. Dokładny kierunek i zwrot tej siły oczywiście musi działać jak siła dośrodkowa. I na rysunku teraz mamy podać wektor indukcji magnetycznej, zwrot i tak dalej. No to używamy lewej ręki i FBI, czyli jest reguła FBI. Mam nadzieję, że VI mnie nie ścignie za tą formułę. F to jest siła, B to jest indukcja, I to jest prędkość. Mamy cząstkę dodatnią naładowaną, przepraszam. I to jest oczywiście natężenie pola, ale mamy cząstkę dodatnią naładowaną, więc I idzie dokładnie w tą stronę, co V. Jest I. Siła to jest to pierwsze, czyli kciuk. I wychodzi mi, że F powinno patrzeć z, czy powinno patrzeć na nas. Jeszcze to oczywiście muszę sprawdzić. To jest chyba V krzyż B. V. Tak, wszystko się zgadza. Jest ok. Dobra, no więc patrzy w naszą stronę. Reguła FBI. Lecimy teraz dalej. Zadanie 9.2. Wyprowadź wzór pozwalający na wyznaczenie masy jednokrotnie zjonizowanego jonu w zależności od U, B i D. No i to zadanie się robi takie, bo tutaj trzeba z wielu rzeczy skorzystać. Więc po pierwsze trzeba skorzystać, że wpadając tutaj mamy całe tutaj energia potencjalna tego pola elektrostatycznego musi być wykorzystana, żeby przyspieszyć ten proton, przecież dodatnio naładowany ładunek, i piszemy w związku z tym, że jego ładunek razy U, czyli razy napięcie, bo akurat to jest definicja, to jest wykonana praca, a ta wykonana praca jest w całości zamieniona na mv kwadrat przez 2. I to jest ta prędkość tutaj. I z tego możemy na przykład, no nieważne, wiemy w związku z tym, że qu równa się mv kwadrat przez 2. No podejrzewam, że jesteśmy w stanie prędkość policzyć. Ale jak mamy prędkość, to trzeba przystawić do siebie następujące rzeczy, że czyli to jest pierwsza część, a druga część, na żółto ją narysuję, to jest, że QVB, czyli siła właśnie Lorenza, QVB, ma odpowiadać za siłę dośrodkową, czyli ma spełniać rolę siły dośrodkowej, mv kwadrat przez promień. V się wyrzuca jednokrotnie i mamy, że QB
równa się mv przez r. I tak. Więc mamy takie dwa równania, które są, no, z dwóch rzeczy przyrównaliśmy. Po pierwsze, że ta siła dośrodkowa, po drugie, że rozpędzamy. No a mamy dostać tutaj... Masę mamy dostać. I jeszcze pamiętajmy, że Q tak naprawdę nazywa się E. Jak mamy dostać masę, to oczywiście nie możemy podzielić stronami tych równań, bo to by była zbrodnia przeciwko ludzkości, w takim sensie, że no, byśmy wyrzucili M. Więc to, co możemy zrobić, to oczywiście wyznaczyć V, na przykład z tego równania, i że V to się, prawda, równa UBR przez M. I to można wrzucić tutaj. I już. No i tam będą jakieś rzeczy wyskakiwały. I wyjdzie nam masa, bo ona tutaj została. Więc będzie U, to jest U, pamiętajcie, czyli U tu jest w równaniu, E jest w równaniu, B jest w równaniu i D. Jeszcze ostatnie, o czym zapomnieliśmy, to, że w zadaniu nie jest podany promień, tylko jest dwa razy promień. Czyli jeszcze pamiętajcie, że wszędzie, gdzie jest R, należy podstawić D drugich. Bo D równa się 2. No i jak to się postawi, to mamy już wszystko to, co trzeba. Dobra, to już nie będę tego robił, znowu matematyka. Zadanie 10. Zadanie 10, które nam mówi, no mamy taki typowy wykres P od V, tak zwany, czyli silnik. Poruszamy się od 1, 2, 3, 4 i mamy w pierwszym pytaniu pytanie, jesteśmy, jaki jest stosunek pracy użytecznej do pracy takiej bezwzględnej, która wykonuje się oparcia podczas procesu rozprężania. No i oczywiście praca użyteczna, zawsze na takich wykresach jest pole, które zakreśla cały silnik, to jest praca użyteczna, a całkowitą pracę, którą wykonuje ten silnik podczas parcia gazu, podczas rozprężania, to jest rozprężanie, to jest pole pod tym wykresem, który ja zaznaczę na czerwono. I ogólnie rzecz biorąc, to zadanie to się po prostu sprowadza do tego, żeby wziąć 9 kratek i podzielić na 12 kratek. Zobaczcie, żółte zajmuje 9 kratek, a czerwone 12, czyli 3 czwarte. To. Dobra, i zadanie teraz 10.2. No to zawsze takie zadanie lekko skomplikowane, bo trzeba się zastanowić. Gaz w silniku pobrał ciepło w przemianach 1 i 2, 3 i 4. I do tego zwykle się przydają takie izotermy. Czyli są takie linie, gdzie temperatura jest stała na nich. One powinny wyglądać jak hiperbole. Czy silnik pobrał ciepło w przemianach 1, 2 i 3, 4? W 1, 2 pobrał, a w 3, 4 nie. 3, 4 musiał wyrzucić, czyli to jest fałsz. Czas popatrzeć 3, 4. Tak, jest 3, 4 to fałsz. Fatalny. Praca sił wewnętrznych wykonana w przemianie 4, 1 przeciwko sile parcia była większa co do wartości bezwzględnej niż praca 2, 3. Czyli 4, 1 versus 2, 3. 2, 3, 4, 1. Oczywiście 2, 3 jest większa niż 4, 1. No bo większe jest pole pod tym wykresem. A tu odwrotnie sugeruję, czyli fałsz. Energia wewnętrzna gazu w stanie 1 na początku cyklu była taka sama jak na końcu. Tak, ponieważ energia wewnętrzna jest funkcją tego, gdzie jesteśmy na wykresie. Czyli tu jest taka, czyli tu mogę napisać, że jest U1, tu jest U2, tu jest U3, a tu jest U4. I już, to jest funkcja stanu, czyli jak jest gaz, to ma określoną temperaturę i ma określoną energię wewnętrzną. Jak zrobię kółko i wrócę do swojego samego stanu, to wrócę do tej samej temperatury. No i na końcu mamy policzyć, mamy sprawność silnika i mamy podane, ile gazu zostało oddane, więc zawsze pomaga tu wykres, że jest jakiś kół, które silnik pobiera, to jest nasz silnik, kółko. Silnik wykonuje jakąś pracę użyteczną, czyli tą, co policzyliśmy jako pole wewnątrz wykresu, ale oczywiście jakieś oddaje jakieś Q. I z tego wykresu, który tutaj jest, to widzimy, że Q pobrane to się równa praca użyteczna plus Q oddane. To jest pierwsze, co wiemy. Drugie, co wiemy, to sprawność. Oznacza to, jak dużo jesteśmy w stanie wykorzystać z QP. To znaczy, gdyby nie było tego, to sprawność byłaby 100%. A jeśli jest, to sprawność powinna być mniejsza niż 1. I z tego pamiętam, że to jest praca użyteczna przez ciepło pobrane. To jest drugi wzór. I czy coś tu jeszcze nam będzie nas denerwowało? Tak. I jeszcze wiemy, że praca użyteczna, to jesteśmy w stanie policzyć tamtego wzoru na górze. To co? No to popatrzymy na ten wykres i praca użyteczna to jest ten duży prostokąt minus ten mały. Czyli moim zdaniem ta praca użyteczna to będzie tak, to będzie P2 V2 minus V1. Policzyłem pole pod tym wykresem. Minus, i teraz tutaj ile gaz musiał tej pracy
ile ja musiałem nad pracą, nad gazem wykonać, P1, V2 minus V1. No i jest. I mam te trzy wzory. I uwierzcie lub nie, ale te trzy wzory załatwiają to zadanie, no bo jesteśmy w stanie sobie wyliczyć Q oddane. No i z tego to znowu matematyka. Zadanie 11. Mamy oporniki i mamy... Oj, minutę, nie zdążę niestety, mimo tego, że mniej zadań jest. Mamy U od V i widzimy, że te oporniki mają stały opór, tak? I ten opór jest równy nachyleniu tych krzywych, ale nieważne. I mamy teraz się zastanawiamy, który z tych układów pozwoli na zmierzenie, na dostanie tych wykresów, czyli musimy zmierzyć, ile prądu przepłynęło przez opornik i zmierzyć napięcie na nim. Czyli na pewno to jest dobry, bo on nam pokazuje, ile prądu tu płynie. Przez V nie płynie, pamiętajcie, prąd. Ten nie jest dobry, bo ten też nie jest dobry, bo zatrzymuje prąd przez V. Ten też nie jest dobry, bo tutaj przez V prąd nie płynie, musi z zasilacza do zasilacza wrócić. Kolejny, który nam pozwala, to ten, bo mamy, proszę bardzo, napięcie na R1, mamy napięcie na R2 i ile prądu tutaj płynie, czyli to się jeszcze zgadza. I już, i ten też jest zły, czyli AE. Dobra, dobra, dobra. No i teraz lecimy dalej. Opornik R1 ma większy opór niż opornik R2. Patrzymy na ten wykres i wiemy, że opór to jest stosunek U przez I, czyli innymi słowy to jest nachylenie tej krzywej, bo I jest na osi X. I nachylenie ewidentnie jest tak, że to co? Że R1 jest większe. R1 jest większe, czyli ma większy opór niż opornik R2C. Opornik R1 płynie prądem mniejszym natężeniu niż przez opornik R2. Jeśli ma większy, jeśli ma, no, no nieprawda, bo one są tak szeregowo połączone, czyli jeden za drugim i musi płynąć, tutaj musi płynąć ten sam, to samo natężenie prądu, czyli tutaj to jest akurat fałsz. Wydziela jest mniejsza moc niż na oporniku R2 przy każdym prądzie, no płynie to samo, ale moc to jest I kwadrat R, pamiętajcie, czyli im większy opór, tym większa moc wydzielana. Na przykład tym jaśniej żarówka świeci, więc powiedzieliśmy sobie, że R1 ma większy opór, czyli wydzielana jest R1 mniejsza, a to fałsz, bo tu powinna być większa, bo większy opór. I gdy obwód płynie prąd na natężeniu 1, to napięcie zasilacza wynosi 3,5. Sprawdzamy, czy to ma sens, więc patrzymy sobie, co tu płynie. 3, tak, 0,1 natężenie, to patrzymy na wykres, to jest gdzieś tutaj. I tak, i jest prawo Kirchhoffa, które mówi, że to, co zostało tutaj dostarczone, musi zostać wydane na drugi i na pierwszy, czyli, czyli innymi słowy U1 plus U2 musi się równać U zasilacza. U zasilacza jest 3,5. Patrzymy, jakie jest U1 i U2 w tym 0,1. Tu jest pół, tu jest 3 i faktycznie 3 plus pół równa się 3,5. No jest. Trochę może za dużo tutaj zostawiłem wykresów i badziewiów, ale mam nadzieję, że to Was jakoś nie zmyliło. Płynie 3,5. Sprawdziłem w 0,1 natężeniu, ile napięcie, ile spadek napięcia na pierwszym i na drugim. I też mi wyszło 3,5, więc tu piszę prawda. Tak, i to był chyba fałsz i to była prawda, ale już tak mi się tylko wydaje, nie jestem pewien. Kontynuujemy i tu jest długa opowieść i będziemy się zastanawiać nad jakimiś tam jądrami i rzeczami. Suma mas wszystkich produktów rozszczepienia jest większa od sumy mas... Tak, czyli produkty czy mają większą masę niż substraty i oczywiście to jest fałsz, jest z drugą strony. Intensywne rozgrzewanie się pisanego złoża jest spowodowanym rozszczepieniem jąder atomowych. Oczywiście rozszczepianie jąder atomowych powoduje, że uwalniana jest to energia kinetyczna. Energia kinetyczna cząsteczek zwykle się przekłada na temperaturę. W reaktorze jądrowym moderator służy do spowalniania neutronów powodujących dalsze rozszczepienie. Oczywiście gdyby tak się nie działo, mielibyśmy niekontrolowaną reakcję łańcuchową, a być może gdyby były za szybkie neutrony, to w ogóle byśmy nie mieli tej reakcji łańcuchowej, bo by się odbijały, czyli tak. I gdy w opisanym złożu woda wyparowała, to liczba jąder, które legły rozszczepieniu w jednostce czasu, znacząco zmalała. No i tam jest napisane tak, w skrócie to, co było powyżej, że ta woda działała jak ten moderator właśnie, więc jeżeli nie było wody, to neutrony były zbyt szybkie, no i paradoksalnie, jak jest neutron zbyt szybki, to się odbije od jądra. Czyli to jest prawda, znacząco zmalała. Tak. 12.2 tu musimy uzupełnić i to jest dość proste, bo trzeba po prostu taką podstawową matematykę wykonać, że suma tych liczb na dole musi się równać sumie tych liczb tutaj na dole, więc mamy 56. A tak. I to nie jest takie proste, bo oczywiście trzeba to szczytać z tablicy Mendelejewa. Może zrobię pierwszy przykład, a drugi sobie na pewno rozkminicie. KR, co to jest KR? Mamy tutaj Waszą kartę wzorów. KR, aha, jeszcze mogę sobie ściągnąć, że jest to 89, chyba krypton. 36 powinno być na dole i tak to też piszę.
36 i dodaję liczby na dole. 36 plus 56 jest oczywiście 92, no co świetnie, bo 92, 92, więc to mi się zgadza. A jak z górnymi liczbami? 236, a tu górne liczby dają 233. Dobrze powiedziałem? Tak. Czyli potrzebuję mieć 3 razy takie neutrony, każdy da po jednym i będzie razem 236. No i tak tu wszystko można pouzupełniać. Tutaj między innymi jestem w stanie się dowiedzieć z kontekstu. Może jeszcze to zrobimy dla sportu. Tu jest 2, pamiętajcie, czyli razem 96. I to jest 6210. Dobrze mówię? Bo to jest 96, 6, 210. A, sorry, jakie 610? Co ja dodaję? To jest 150 plus 90, czyli 240. Tu już jest jedynka, więc tu musi być 239. A na dole 0. 38, 56 razem daje 64 plus 30, czyli chyba 94, jeśli się nie mylę. Tak, no i trzeba po prostu teraz tablicę Mendelejewa sprawdzić, co to jest, i wstawić. Dobra, no i teraz tak. No i ostatnie, wymień dwa fakty, na podstawie których stwierdzono, że w okolicach Oklo w Gabonie działał reaktor jądrowy. No i oczywiście to jest takie kontrowersyjne zadanie, bo to jest jeden tam sam powód, ale można go wymienić jako dwa, więc po pierwsze jest mniejsze stężenie, mniejsze stężenie właśnie tych substratów i większe stężenie produktów. No przy czym stężenie, czy innymi słowy, jest mniej uranu, bo się rozpadł, a więcej tego wszystkiego pochodnego niż powiedzmy w analogicznym miejscu na Ziemi. Dzięki.